z chęcią wybiorę się na Eurowizję po raz kolejny. Ja ten album zrobiłem dla siebie. Poszedłem w totalne tango i poznałem Warszawę nocą, taką najmroczniejszą, najgęstszą. Niemen zrobił mi dziwny świat, ale ja nie chcę z takim totalnym patosem i wydzieraniem ryja. Finalnie wszyscy jesteśmy nadzy. Ja spadam z barierki, zahaczam się o jakiś żyrandol, ten żyrandol spada, łamiąc swój kręgosłup, który dość mocno się upozycjonował. Czas na mnie. Jeżeli interesuje Cię polska muzyka i chcesz poznać najciekawsze premiery muzyczne, to zasubskrybuj mój kanał. Premierowy Music. Witam Was prosto z kinogramu w Fabryce Norblina, jedynego takiego kina w Polsce, a tuż obok mnie Oscar, zdobyty za muzykę do filmu Marzyciel, a przede mną One and Only, Michał Szpak, który wydał swój album Nadwiślański Mrok. Chciałem jak się witać. Dzień dobry, cześć, siema, yo, i wszystko naraz. A wiesz, co chciałem powiedzieć przed tym? Wydał swój debiutancki album. I w sumie trochę tak jest. No trochę tak trochę jest, tak jest. Nawet nie trochę, a bardzo. A nawet bardzo. Tak, to jest jedyna moja wizytówka muzyczna, którą będę się posługiwał. Jedyna. Jedyna, tak. W sensie taka, która opisuje mnie jako emocjonalnego artystę i takiego dość pojebanego. Okej. Okay. A powiedz mi, bo nastąpił ten dzień, płyta się już okazała, to jest ten dzień, jak emocje? Jest już radość, jest euforia. To ja radość przeżyłem 2 dni temu, kiedy zaraz po powrocie z wakacji odebrałem ją i trzymałem w ręku i no niesamowite jest to uczucie, bo ja nad tym materiałem bardzo długo pracowałem i temu materiałowi towarzyszyło tak wiele emocji, że trochę to do mnie nie dochodzi, że dokonało się to muzyczne dzieło, a z drugiej strony jestem szczęśliwy, że właśnie w takim okresie i w takim czasie mogę wydać tę płytę i po takim czasie i z takim bagażem doświadczeń względem tego materiału. No jestem po prostu, może nie widać, ale pełen w skowronkach. Cieszę się i bardzo Ci tego gratuluję. Naprawdę, bardzo Ci gratuluję tego, że postanowiłeś zrobić taką stricte woltę artystyczną. I to jest bardzo odważne. I to tylko taka odwaga spotyka wielkich artystów, więc na początku naprawdę brawo za to. No i powiedziałeś o tym, że długo czekałeś, długo pracowałeś nad tym albumem. Jak długo ten album czekał, żeby ujrzeć światło dzienne? No, czekał bardzo, bardzo długo, bo 4 lata. Mhm. A odkąd zacząłem tworzyć pierwszy numer, którym była Jowisia, do ostatniego numeru, którym było Winnie the Coco, minęło dokładnie 4 lata. Dlaczego tak długo? Ciężko jest to określić ze względu na to, że album powstawał etapami i były długie przerwy pomiędzy tą euforią, która była przy tworzeniu. Było bardzo wiele zmian, takich niezwykle personalnych na tle i managementu, i takich dusz artystycznych, które pracowały przy tym materiale, i jakieś zmierzenie z samym sobą w tym wszystkim, podejmowanie trudnych decyzji, dopieszczanie muzyczne tego materiału, że nie zawsze byłem do końca zadowolony z miksu, masteru, więc wysyłałem to później za granicę. W ogóle to jest niepojęte, że naprawdę bardzo mocno chciałem, żeby ten album był jakimś takim pamiętnikiem o mnie. Mhm. Wspomnieniem zapisanym, jedynym w zasadzie, takim świadomym, bo kiedy wydawałem swój pierwszy album, który był epką, z zespołem Whiplash, to wszystko się, byłem młodym człowiekiem, wszystko się działo w takim zespołowym klimacie i nikt na nic nie zwracał uwagi, bo wtedy wszystko działo się tak po prostu ad hoc. Mhm. Później była kolejna epka już zaraz po X Factorze i to też było szybkie działanie, szybkie wydanie i nie było czasu nawet na to, żeby przemyśleć to wszystko. Bo ja też byłem w takim etapie życia, że chciałem do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Później były 2 albumy, które wydałem i z których były single Byle Być Sobą, Color of Your Life, które określiły mnie dość mocno też muzycznie i gatunkowo.
I przyszedł taki moment, że ja się z tym niewygodnie czułem, że niewygodnie się czułem z tym, że określa mnie coś, co oczywiście jest częścią mnie i zawsze będzie, ale nie opisuje tak naprawdę, kim jestem. W sensie pokazuje mój walor wokalny, pokazuje moje zaangażowanie i poświęcenie muzyce, ale nie pokazuje, jakim jestem człowiekiem do końca. Więc podejmując to działanie i łamiąc swój kręgosłup, który dość mocno się, że tak powiem, upozycjonował, stwierdziłem, czas na mnie. I oczywiście wszystkie te decyzje są niezwykle odważne, ale one kosztują też bardzo dużo i emocji, i takiej wewnętrznej walki siebie z ego, z duszą, z potrzebami, z oczekiwaniami. I cieszę się, że ten album wyszedł właśnie w tym momencie, nie wcześniej, bo wcześniej być może zupełnie inaczej podchodziłbym do tego oczekiwania. A teraz jestem w takim etapie, że dziękuję za to wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego albumu i sobie też za determinację i za podjęcie tego kroku, w sensie za odważenie się na stworzenie czegoś, co jest trochę niewygodne i za tą odwagę, że postawiłem na tą kartę i nie wycofałem się w połowie tworzenia tego wszystkiego. Tak powiedziałeś, w ogóle bardzo ładnie to wszystko podsumowałeś i cieszę się, że sam to zrobiłeś i że powiedziałeś o tych trudnych etapach, o tym, jak dochodziłeś do tego momentu, żeby właśnie wydać coś, co tobie w duszy gra, bo tak mogę powiedzieć. Powiedziałeś dwa bardzo fajne, jedno to było zdanie, powiedziałeś o tym, że czas na mnie, a drugie, jak opowiadałeś o swoim albumie, użyłeś słowa dzieło. To też... Bardzo mi się to spodobało, że ty mówisz o swoim albumie jako dziele. Mówisz o tym jasno, że czas na mnie. Że, to znaczy, że warto czekać i warto dążyć do tego, żeby robić stricte to, co się czuje. Znaczy, powiem to trochę egoistycznie, że ja ten album zrobiłem dla siebie. No okay. Znaczy, że to jest album niekierowany tym, co jest w trendzie albo co może się sprzedać. To jest... moja przygoda wewnętrzna, zewnętrzna, moje emocje i zrobiłem ten album naprawdę serio dla siebie i mam przyjemność ze słuchania tego albumu. Pierwszy raz chyba w swoim życiu jestem w stanie się przy nim wzruszyć sam ze sobą, jestem w stanie sobie odtworzyć wszystkie emocje, kiedy powstawał pierwszy utwór, jakim była Jowiszja, że wtedy powstało to alter ego, widzę jak wracamy wszyscy na pole golfowe latem i jest, tam są takie domki dwupiętrowe na tym polu golfowym i pierwsze gramy w golfa, później wracamy do tej chaty. Wszyscy są w jakiejś takiej turbo ekstazie, nagrywamy jakiś w ogóle z dupy teledysk do rybki, która nie ma słów. Ja spadam z barierki, zahaczam się o jakiś żyrandol, ten żyrandol spada, później nie, po prostu jest tak dużo tych emocji, które są ukryte tutaj, o których wiem tylko ja i oczywiście jak tylko będę miał możliwość, to będę o nich opowiadał i rozwijał te tematy, każdy z utworów, które tutaj jest, ale w końcu jakby przeżywam coś, co uskrzydało mi i radość, smutek, i jakieś takie zatracenie, i totalną jakąś żałobę, i odrzucenie ludzi, odseparowanie się od społeczeństwa. Wszystko, po prostu tam jest paleta mojej osobowości. Czyli ten album Nadwiślański Mrok jest przykładem, że warto robić też dla siebie rzeczy. Znaczy przede wszystkim. Ja zawsze uważałem, że na pierwszym miejscu zawsze powinniśmy stawiać gdzieś tam swoją potrzebę dbania o własną duszę i dopieszczenia tego własnego dziecka wewnątrz siebie, bo wtedy będziemy mieć siłę na to, żeby pomagać, żeby emanować energią i żeby zamiast smutku na twarzach mijających ludzi oglądać swoje własne uśmiechy, bo jesteśmy zadowoleni z tego, że przeżywamy życie swoje,
a nie próbujemy żyć życiem innych ludzi. No tak, ale wiesz, w dobie social mediów dzisiaj ludzie próbują być tacy jak inni, próbują naśladować życia popularnych osób, wiesz, jakby mam czasem wrażenie, że zapominają o tym, że mają w sobie piękno. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jesteś jakby jako kraj w ogóle, świat, jesteśmy w jakimś takim okresie przebudzenia. Więc to jest świadectwo mojego przebudzenia. Super. Że ta okładka jest świadectwem tego, że finalnie wszyscy jesteśmy nadzy i musimy być nadzy, jeśli chcemy siebie akceptować. Tak. Czyli to znaczy, że tym albumem nikomu nic nie musiałeś udowadniać oprócz sobie. Tak, w sensie nawet to nie jest udowodnienie, to jest po prostu spełnienie swojego marzenia. Za dwa dni masz urodziny i czy ta płyta to jest, rozumiem, twój prezent dla samego siebie? Trochę tak. Tak. To jest mój prezent... Mój prezent dla mojego wewnętrznego dziecka i dla poczucia jakiejś takiej sfery spełnienia swojej. I powiedziałeś też o tych etapach burzliwych w twojej karierze i teraz powiedziałeś o tym wewnętrznym dziecku. Czyli to znaczy, że dałeś radę podtrzymać to wewnętrzne dziecko w sobie przez ten cały trud i całe te lata, bo jesteś bardzo długo już na scenie. Wydaje mi się, że to bardziej ono pozwoliło mi funkcjonować. W sensie, że zawsze jak był taki trudny etap przy tworzeniu tego materiału, bo tak naprawdę tworząc ten materiał, ja tworzyłem równolegle drugi materiał, który pewnie też niebawem będzie miał swoją premierę. I to były tak duże zderzenia różnych sposobów myślenia o muzyce i różnych ludzi ze sobą i producentów, że ja czasami wracałem do domu i mówię, kurde, ja nie wiem, jak dalej ugryźć temat, żeby mogło to pójść do przodu. I dlatego ten materiał tak długo powstawał, bo te okresy przestoju takiego wewnętrznego, gdzie ja znowu się chowałem do swojej skorupy, były bardzo długie. Ale pozwalałem sobie na to i właśnie to dziecko wewnętrzne mówiło, to jest twój czas, szanuj swój czas. W sensie nie rób czegoś na chybił trafił. Jakby masz na to czas, pozwoliłeś sobie na to, i jakby swoją tą ciężką pracą, tą przytłaczającą ilością koncertów i czasami niemożliwością się wyrażenia, pozwoliłeś sobie na to, że możesz właśnie teraz to zrobić. To też, co powiedziałeś, to też jest bardzo fajne w twoim przypadku, bo ty mogłeś sobie pozwolić na to, żeby poczekać, żeby wyczekać tego momentu, nie? Wielu artystów nie daje rady, ucieka. Albo pojawia się w bardzo długim okresie. No bo jest taka presja, jest jakby presja tego czasu, że wiemy, że jeśli wychodzi jeden, drugi, trzeci album, no to fajnie byłoby, gdyby ten kolejny pojawił się zaraz po tym. No tak. W sensie, żeby podsycać cały czas tą energię przyciągania. Ale finalnie to my musimy być szczęśliwi z własnego życia, a nie pozwalać na szczęście, żeby każdy czerpał z nas energię, a my na samym końcu nie mamy już możliwości się podnieść z niczego, bo nie mamy na to siły. Powiedziałeś o tym, bo spotykamy się, wiadomo, odnośnie albumu na Wiśniewskim Rok, który się ukazał, ale powiedziałeś o tym, że nowe się tworzy, czyli Michał Szpak jest w szale twórczym, artystycznym. Zawsze był ten szał artystyczny, twórczy. Wiadomo, ludzie bardzo często postrzegają mnie jako postać kreującą bardziej wizerunek niż muzykę, ale to się zmieniło. Ale to jest coś, co z czym ja się nigdy nie zgodzę, bo no muzyka jakby dla mnie jest wszystkim absolutnie. Tak, i Michał, w ogóle muszę ci to powiedzieć, bo wcześniej twoja twórczość była mi daleka. I dziś, kiedy w ogóle słuchałem już tego albumu wcześniej, to ja naprawdę poczułem wszystko to, co powiedziałeś. Ja poczułem artystę, który jest świadomy, który chce coś przekazać i który pokazuje swoje umiejętności i wokalne, ale zarówno też tekstowe i twoje przemyślenia. To, kiedy dzisiaj o tym opowiadasz, to ja wiem, że... Znaczy, ja chcę ci powiedzieć, że dzisiaj przed tobą siedzi osoba, która cię lubi artystycznie. Dziękuję. Że lubię twoją twórczość. I cieszę się, że zrobiłeś ten album, bo ja go bardzo dobrze odebrałem i w końcu stwierdziłem, to jest ten Michał Szpak. No, powiem ci, że to było też takie wyzwanie dla mnie, dlatego że na tym albumie odchodzę od takiego standardowego sposobu śpiewania, z jakim jestem kojarzony. Dokładnie tak. Z takim totalnym patosem i wydzieraniem ryja. Oczywiście uwielbiam to i nie będę z tego rezygnował,
w swoim życiu zawodowym, bo ja kocham tak śpiewać, ale tutaj pozwoliłem sobie na to, żeby bardzo odpuścić ten swój, że tak powiem, taki naturalny sposób wyrażania siebie muzycznie. I muszę ci powiedzieć, że to było bardzo ciężkie. Mhm. W sensie odejść od tej koncepcji, od tego takiego zabetonowanego sposobu myślenia o wokalu w swoim wymiarze i tego, jakie jest właśnie oczekiwanie trochę społeczeństwa, że Michał wyjdzie i on zaśpiewa po prostu balladę, ryknie i po prostu wow. A tutaj pozwoliłem sobie właśnie na to, żeby było bardzo dużo intymności. Sam siebie z sobą mierzyłem, bo odpuszczenie było bardzo ciężkie. Cały czas mnie z automatu ciągnęło do tego, żeby wydzierać ryja, a mówiłem: Powstrzymaj się. A co z tymi wszystkimi, którzy już cię zaszufladkowali i powiedzieli: ja Michała wrzucę tutaj, już Michał pewnie stamtąd nie wyjdzie, a dziś Michał wychodzi, myślę, że z wielu szufladek. Wychodzę z mroku. No, z mroku to tak. Jest właśnie, to jest chyba najfajniejsze, że zamykając, dokonując ten materiał, w sensie dzisiaj jest ta premiera, zamykam etap mroku, tego nadwiślańskiego, nie bez powodu nadwiślański, i zaczynam nowy czas, nową rzeczywistość i myślę, że to już będzie mniej mroczna rzeczywistość po prostu. Mhm. A właśnie, bo Nadwiślański Mrok, zawiera się tam słowo nadwiślański. Kiedy myślę o nadwiślańskim, to kojarzy mi się z piosenką Czesława Niemena Synu Warszawie. Z Czesławem Niemenem jesteś też kojarzony, bo twoja interpretacja piosenki Dziwny jest ten świat, myślę, że przeszła do historii. No i właśnie, czy to ma coś wspólnego? Absolutnie. To jakby w ogóle Warszawianka jako utwór była bardzo inspirowana Niemenem. Zresztą w słowach jest... Niemen zrobił mi dziwny świat, bo tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. I ta symbolika właśnie tego nadwiślańskiego świtu w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest odbiciem właśnie w tym albumie, bo Nadwiślański Mrok to jest to, co ja przeżyłem przyjeżdżając do Warszawy i w pewnym momencie jakby spotkała mnie sytuacja dramatyczna, czyli jakby utraciłem najbliższą osobę mojego życia, czyli swoją mamę. I absolutnie pogrążyłem się w takiej żałobie, która polegała na tym, że nie dopuszczałem do siebie tej informacji i poszedłem w totalne tango i poznałem Warszawę nocą, taką najmroczniejszą, najgęstszą, ale zarazem najbardziej wyzwalającą, bo mogłem przebyć podróż samotną, ale nie sam. Super, ale piękna puenta. Wspaniale, aż miałem na chwilę gęsią skórkę, kiedy odpowiedziałeś o tej mrocznej stronie, o tym, że też o tym dzisiaj mówisz, bo wiele osób próbuje ukrywać swoje jakieś, wiesz, słabości albo jakieś rzeczy, które ja się lubię, wydarzyły. No kocham właśnie ten mrok w sobie. Tak. W sensie ja uważam, że on buduje moją osobowość od zawsze i każdy postrzega mnie. Ja mam takie wrażenie, że mój obraz to jest obraz pojebanego kolesia, który jest ekstrawertykiem i kocha chodzić na wywiady po prostu i blichtr fleszy aparatów, a tak naprawdę ja jestem totalnie introwertyczny i jakby takie rzeczy mnie bardzo dużo kosztują energii. W sensie, że to naprawdę jest dla mnie wyzwanie energetyczne. I staram się żyć po prostu w symbiozie ze sobą. A że wybrałem zawód, jakim jest muzyka i bycie frontmanem trochę, no to muszę się mierzyć też z własnymi demonami. To jak się dzisiaj czujesz, kiedy tutaj jesteś? Cieszysz się, że ja jestem na maksa. Jestem po prostu totalnie jest, szczęśliwy. Z chęcią po prostu powinien się tutaj wyświetlić na tym ekranie set klipów i jadłem tego popcorn i cieszył się. Zrobiłem, dokonałem. Zrobiłem. Mogę być szczęśliwy z tego powodu. Ważną też częścią tego albumu i jak on się zaczyna, już chcę przejść konkretnie do piosenek, to myślę, że bardzo ważne jest intro na tej płycie. I intro numer jeden i intro numer dwa. Intro numer jeden, w którym mówisz tak: nigdy wcześniej nie czułem się tak prawdziwie i czule połączony ze swoim materiałem. To trochę nawiąże do tego, co już powiedziałeś, ale jakby chciałem to zestawić. 2015 rok.
Piosenka Byle być sobą. Byle być sobą, byle być sobą do końca. Inni nie mogą do końca. Do końca z sobą zostać. I tu jest taki największy paradoks, wydaje mi się, że całej mojej kariery, dlatego że śpiewając ten numer wtedy, Byle być sobą do końca, tak naprawdę byłem uwięziony w jakiejś złotej klatce i byłem z tym połączony, bo to jest moja domena zawsze, ale dopiero teraz mogę nim być. Mhm. Dopiero teraz jakby jestem w pełni wolnym człowiekiem, który może powiedzieć, jestem sobą do końca, bo jestem sobą i wizerunkowo, jestem sobą przede wszystkim muzycznie tu, na tym materiale. I dlatego chyba tak bardzo jestem podekscytowany tym, bo nawet sobie nie zdawałem sprawy, ile może mi to przynieść radości, że naprawdę serio będę chciał czasem wracać do utworów, które tutaj są i nie słuchać ich jako Michał Szpak, tylko właśnie słuchać ich jako what the fuck, co tam się dzieje po prostu. Jak do tego doszło, że powstały utwory jakby wyjęte z mojej czachy, no. No tak. Zanotowałem, bo bardzo, bardzo spodobało mi się to intro i jakby intro bardzo dużo mówi o tym, o tym albumie. Tam jest na przykład wypływam na wody muzycznej niezależności. To mój artystyczny wyżyk, mój debiut. No i właśnie, czy ty możesz powiedzieć, że ty, czy w ogóle nastąpi taka sytuacja, że ty powiesz, że czujesz się jako debiutant dziś? No ja już powiedziałem jakiś czas temu, odbierając w sumie bursztynowego słowika za utwór 24/7, że to jest moja jedyna prawdziwa nagroda, że to jest od tego się zaczął mój debiut. Tego utworu nie ma tutaj na płycie, no bo jest to utwór singlowy sprzed wydania tego albumu, ale jest częścią tej zmiany, jest częścią tego debiutu. I jeśli miałbym powiedzieć, co jest moją debiutancką płytą, co jest moim debiutanckim albumem, to właśnie jest Nadwiślański Mrok. A co z pozostałymi? Te płyty schowasz do szuflady? Nie, one są, wiszą. Platynowe płyty, no złote płyty wiszą na ścianie i jestem z tego ogromnie dumny, bo wtedy ludzie, z którymi pracowałem, włożyli też w to dużo pracy. Ja też poświęcałem się temu, tej muzyce w pełni, ale to w jakiś sposób zostało mi odebrane i przeszło do historii, po prostu. A co na to twoi fani? Bo jak patrzyłem sobie na wyświetlenie na YouTubie, to twoje popularne piosenki jak Color of Your Life, czy Byle być sobą, tam są milionowe wyświetlenia i to grubo milionowe. Nowe twoje piosenki tam dobijają 200-300 tysięcy. No i czy właśnie twoi fani tego, mogę powiedzieć, Michała, który był, a tego Michała, który jest dzisiaj, który jest bardzo odważny w sposobie, zawsze byłeś w sposobie wyrażania siebie odważny, ale ta płyta zupełnie inaczej ciebie pokazuje, obrazuje. Tak. Czy twoi fani dzisiaj pójdą za tobą? Jedni się odłączają, drudzy się przyłączają. Jest ogromna rotacja, dlatego że ja zdaję sobie sprawę, że ten album jest, może być dla odbiorcy niestandardowy w odbiorze. Trochę byłem egoistyczny i stworzyłem album dla siebie, bo tego mi brakowało. Jakby przyjdzie może kiedyś taki czas w moim życiu, że znowu sięgnę po muzykę popową, ale to jest świadomy po prostu opis swojej transformacji wewnętrznej, którą przechodzi każdy. Lepiej, gorzej, potrafi ją przejść, nie potrafi jej przejść. To był okres, kiedy ja z Michałka stałem się po prostu dla siebie pełnoprawnym artystą. No. Fajnie byłoby powiedzieć wszystkim tym ludziom, którzy byli, którzy kochali cię. Absolutnie, ja w ogóle mam do wszystkich szacunek, kocham i bez fanów tak naprawdę nie istniałby żaden artysta, nie istniałbym też ja. Ja pamiętam, jak ci ludzie się niezwykle poświęcali temu, żeby głosować na różnych plebiscytach, listach przebojów i tak dalej. Więc ja ich kocham miłością w ogóle bezwarunkową i bezgraniczną.
ale nie mogę od nich wymagać tego, że wydam nowy album i oni powiedzą, nie, jest super, no może się to komuś nie podobać. Ja jakby robię to z pełną akceptacją do tego, że może to nie trafić w ich gusta. To jest naprawdę mroczna podróż, to co tutaj no się dzieje. Więc nie oczekuję tego, że ludzie, którzy ze mną byli do tej pory, stwierdzą, kocham cię bezgranicznie, a z drugiej strony nigdy nie byłem artystą, który był super mega wygodny i szedł za trendem. Każdy wiedział, jaki jestem i nic się w tym temacie nie zmieniło. Po prostu zmieniła się muzyka, którą gram i to jest jakiś wyżyk artystyczny mojej duszy, mojej potrzeby. I można to zrozumieć? Nie trzeba, ale ja jestem z tego szczęśliwy, że mogłem zrobić coś dla siebie. Bo patrząc na cechy twoich fanów, to oni są bardzo w ciebie wpatrzeni. Kiedy czytałem komentarze twoich fanów odnośnie ciebie, to naprawdę ci ludzie ciebie bardzo kochają. Tak. I to jest też niesamowite. Ale ja też ich bardzo kocham i oni o tym doskonale wiedzą. Ja to często też akcentuję. Bardzo często są organizowane też zloty, gdzie pojawiam się, gdzie mamy szansę po prostu się zjednoczyć, rozmawiać i przekazywać sobie różne informacje. Więc ja mam naprawdę ogromny szacunek do fanklubu, które pozdrawiam bardzo serdecznie, do wszystkich fanów, do wszystkich ludzi, którzy zaufali mi w trakcie mojej drogi i artystycznej, i takiej medialnej. Bo uważam, że nikogo nie oszukałem. W sensie, że jestem od momentu, kiedy pierwszy raz ktoś mnie zobaczył, do dzisiaj, kiedy tutaj siedzimy, wierny swoim ideałom i absolutnie generujący treści, które są zgodne ze mną. I właśnie, gdybym miał powiedzieć tym fanom, którzy może posłuchali i po pierwszym wysłaniu powiedzieli, to nie jest to, to chciałbym powiedzieć im jedno słowo też od siebie, że i tutaj się cofnę do tego, co powiedziałeś, bardzo mi się to podobało. To jest czas na mnie. I jeżeli kochaliście Michała, to dajcie mu szansę i wejdźcie w tą płytę, bo zobaczycie zupełnie innego Michała. Ten, który dzisiaj przede mną siedzi, uśmiecha się. I to jest super, że mrok został opanowany. Dokładnie. Jakby każdy etap musi być zamknięty w jakiejś przestrzeni czasowej. I każdy ma wzloty i upadki. I na tym polega nasze życie. Czy potrafimy poradzić sobie z demonami, które do nas przychodzą, a demony przychodzą po to, żeby pokazać nam, co musimy zmienić, gdzie, gdzie jest ten moment transformacji. Transformacja nie trwa jeden dzień. Wszyscy się transformujemy przez długi czas. Jeden robi to w rok, drugi robi to w 2 lata, trzeci może to robić przez 30 lat. Ale musimy sobie dać na to czas. Musimy sobie dać na to przestrzeń. Nie możemy ulegać presji środowiska i jeśli dostajemy informację, Boże, ja bym chciała, żebyś ty po prostu był tak jak dawniej, żebyś śpiewał takie duże songi i ballady, ale ja nie chcę. No właśnie. Jakby... Uszanujcie to, zrozumcie to. Nie chcę. No tak. To tak jak ja bym przyszedł do kogoś do domu i powiedział, a ja chcę, żeby ta ściana w twoim pokoju była czerwona. Mówię, ale to jest mój dom. No właśnie. Dlaczego ma być czerwona? I to jest coś, czego się nauczyłeś? Mówić nie i stawiać granice, czy zawsze stawiać granice? Myślę, że nauczyłem się bardziej stawiać granice niż do tej pory. Że jednak ten hipisowski tryb mojego życia i takie pogodzenie się z naturą człowieka i w ogóle akceptacja taka, w sensie, że ja naprawdę, nawet jeśli ktoś mnie obraża, nawet jeśli ktoś snuje względem mnie jakąś intrygę, ja mam do tego zawsze okej, możesz to robić. W sensie, ja kocham ludzi z automatu po prostu, jakby nie robi mi to krzywdy, ale to jestem ja. A co jeśli ktoś trafi na osobę, która jest mniej twarda wewnątrz i ma bardziej kruchą duszę i to na nią wpłynie? A śpiewasz też na płycie piosenki po polsku i po angielsku. Który język pozwala ci bardziej wyrazić siebie dziś? Bardziej dźwięczny dla mnie jest język
angielski, bo mam wrażenie, że jak śpiewam teksty po polsku, to one naprawdę muszą być bardzo dobrze napisane, żeby ten patetyczny sposób śpiewania mój ich nie spłycał ich sensu. Że są artyści, którzy ten sam tekst śpiewając po swojemu mogliby to mogliby zrobić z niego dzieło sztuki, a w moich ustach czasami to brzmi, jakby to było po prostu śpiewanie przepisu do obsługi steamera na przykład. Wiesz, co chodzi? Okay, no wiem. Śpiewam jako Jowisza, to czego Michał nie może albo nie potrafi. Czy właśnie śpiewanie po angielsku ci pomaga? Jest taki utwór na płycie, który właśnie dzisiaj jest jego premiera, Smutek. Tak. I to jest utwór, który zamknął tą płytę, jeśli chodzi o warstwę tekstową, dlatego że został napisany bardzo niedawno temu. Bo on powstał pierwotnie w wersji, takie było założenie gdzieś na początku moje, w wersji Smutku, które pojawia się na samym końcu z intro, w którym mówię, że to jest język aniołów. W sensie, że to była po prostu zaśpiewana na rybkę linia melodyczna i jest tam powiedziane, że to jest zapis z konkretnego miesiąca, z konkretnej daty. I bałem się, że nie będę w stanie powtórzyć tego ładunku emocjonalnego i przełożyć go na język polski. Ale czułem, że powinienem napisać do tego polskie słowa, a z drugiej strony blokowało mnie to, że stracę sens tego, co chcę przekazać właśnie bez języka. I zachowałem tą wersję bez języka, ale osoba, która z którą teraz pracuję, Martyna, moja art dyrektorka, mówi: Michał, nie, to musi po prostu powstać z polskim tekstem. I usiedliśmy na kanapie niedawno właśnie i napisaliśmy do tego tekst. I stwierdziliśmy, że to będzie kolejnym singlem przed jeszcze innymi utworami, które będą miały swoje premiery, bo to zamyka jakiś taki cykl tego smutku, tego mroku. Jakby wraz z tym smutkiem, który dzisiaj nadszedł, który można zobaczyć na YouTubie, premierę, obrazek do tego, nadchodzi w ogóle nowa strona Michała znowu. Księżyc się odwraca. Miałeś właśnie na swoim koncie hity, eurowizyjny występ. Po prostu zrobiłeś tam piorunujące wrażenie. I czy właśnie ten udział w Eurowizji przypiął ci tą łatkę? Tego takiego artysty popowego, popularnego, takiego mainstreamowego? Czy to zawsze się tak dzieje? Nie wiem. Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony oczywiście przypiął mi łatkę, ale to nie jest zła łatka. Okej. W sensie, że jakby nie mam się czego wstydzić. Nie masz. Mając na koncie trzecie miejsce publiczności Europy. Jasne. Absolutnie jestem z tego dumny. Co więcej, jestem nawet w stanie zaryzykować, że z chęcią wybiorę się na Eurowizję po raz kolejny, bo właśnie, to są emocje, które naprawdę sięgają zenitu i które warte są takiego poświęcenia. I wydaje mi się, że właśnie fajnym procesem jest to, żeby zdzierać łatki z siebie. W sensie, że jeśli łatka jest do ciebie przypięta, a ja tak właśnie poczułem, że ona jest przypięta, mówię: o nie, nie robimy. Wygoda w życiu jest mega słaba. I to jest materiał, który oddziera łatkę po prostu. Ja oczywiście też uważam, że to był sukces, to co, jak się zaprezentowałeś, bo naprawdę na taki występ czekaliśmy, żeby ktoś po prostu zrobił to w tak naprawdę wybitny, wyjątkowy sposób, bo i piosenka była świetna, i ty na scenie. Nie potrzebowałeś dużo na tej scenie, żeby zrobić super występ. Ale pomyślałem to w tym takim kontekście dziś, no bo to jest zupełnie inny materiał i wiesz, i Color of Your Life to będzie twój wielki przebój. I uważam, że oczywiście, to ja w ogóle ja kocham go całym sercem i jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy go kochają, bo jakby piszą do mnie nie tylko ludzie z Polski, ale naprawdę Brazylia, Izrael, Meksyk, mnóstwo ludzi. No i cały czas ludzie tego słuchają. Ale to nie oznacza, że na tej płycie nie ma czegoś, co mogłoby trafić na scenę eurowizyjną i uważam na przykład, że Bandaż, utwór, który jest totalnie bondowy,
może startować też jakby w nowej odsłonie mnie. Okay. Każdy przeżywa swoje etapy w życiu. No, mm-hmm. jakby i ty się zmieniasz, i ja się zmieniam. No, jakby to jest totalnie naturalna mm-hmm. sytuacja. I właśnie w tym, w komentarzu pod twoim wpisem, w sensie pod teledyskiem do utworu Winnie the Coco, pojawił się komentarz, który cieszy się popularnością. Chcemy to na Eurowizję. Kto się zgadza? Naprawdę? Naprawdę. Ja kocham, w ogóle ja kocham ten utwór, kocham tą stronę i cieszę się, że mogłem do niej wrócić, bo jako młody człowiek mający 16 albo 15 lat miałem swoją kapelę rockową Whiplash i przyjaciół, którzy bardzo dużo dali mi wtedy poczucia bezpieczeństwa. I to jest takie nawiązanie do tego właśnie, co wtedy się działo. Takiej dziczy, takiego nieokiełznanego, rockowego wyrazu artystycznego, który mi przyświeca i który jest częścią mojego wizerunku, bo ja to po prostu kocham. I to jest właśnie, Winnie the Coco jest tak dla mnie symbolem takiego postindustrialnego, rockowego, Marilyn-Manson-owego wymiaru muzyki mrocznej. No, po prostu ja jestem zakochany w tym brzmieniu i w tym numerze i w przekazie i jakby no to jest moja faza, absolutnie. A czy spotkałeś się z jakimiś porównaniami przy nowej twórczości? Bo ja znam, ja jedno przeczytałem, ale jestem ciekaw, czy ty się spotkałeś. No, często jakby jest wymieniany Marilyn Manson. A ja przeczytałem Depeche Mode. A Depeche Mode no. też jest... Ja jeśli miałbym przypisać to Nine Inch Nails, to okay. jest dla mnie właśnie Winnie the Coco przypomina mi gatunkowo taki właśnie postindustrialny, rockowy. Mm-hmm. A jaki masz w ogóle stosunek do porównań? W ogóle czy ci się w ogóle zdarzało? Bo rzadko słyszałem o porównaniach do ciebie. Że jak są artyści, to im się potrafi przypisać 10 artystów, a do ciebie mało. W sensie mało o tym słyszałem. A jak to wyglądało? Ty wiesz coś o tym? Nie przypominam sobie. Nie przypominam, bardziej może faktycznie było typu Freddie Mercury. Okej, okay, no. Ale tak delikatnie, prawda? To było takie zawsze delikatne. Zawsze było w takim tylko domyśle, że tak powiem. Super, bo dziś kiedy, w czasach, kiedy wszyscy próbują porównać kogoś do kogoś, tak tutaj się udało, że... Ja cieszę się, że naprawdę przebywając tak długą podróż, bo ona jest długa, bo uświadomiłem sobie, że to jest 13 lat w zasadzie, a nawet 15, takiej drogi artystycznej, muzycznej i nawet na sekundę nie zrezygnowałem z siebie w tym wszystkim. Okej, okay, a jeszcze ostatnie zdanie odnośnie Eurowizji. Czyli to znaczy, że wystąpisz na Eurowizji jeszcze? Czas pokaże. Nie mogę nic powiedzieć. Myślę, że ja i wielu tam innym chcielibyśmy tego, więc... Bardzo miło, naprawdę. Będziemy czekać na to ogłoszenie. Dobrze, a jeszcze chciałbym do płyty, bo to jest też, co chciałbym o tej płycie powiedzieć jako atut jej, że słyszę tam powrót do lat muzyczny, do lat 90. I na przykład utwór Jowisia i tak. zapisem Gaia Genesis. Czy lubisz te lata w muzyce? Kocham, w ogóle ja uważam, że to chyba są takie 70., 80., 90. Tak. To są najlepsze lata muzyki. Na tej kanwie powstała cała historia tego, co się teraz dzieje muzycznie. I tak, no to jest taki numer, który czasami nawet jak przyjeżdżałem do wytwórni, to ten album był określany, że on jest tak mega dopieszczony muzycznie, tak jak się nie robi. No, nie wiem, nie mnie to oceniać. Spędziłem faktycznie dużo czasu, żeby tak było. Masterowałem to bardzo często u ludzi, którzy masterowali największe gwiazdy świata. I to naprawdę jest ogromna różnica. I cieszę się, że po prostu podjąłem się dopieszczenia tego muzycznie. A uczestniczyłeś w produkcji samego albumu, czyli byłeś przy właśnie... produkcji. Ja od samego początku, w sensie od samego początku w zasadzie wszystkie linie melodyczne, wiadomo, tworzyłem ten album z Michałem Lange i Kajtkiem, ale cały czas byłem w środku. Mhm. Cały czas jakby był puls, był mój przyjaciel Michał, który miał duży wpływ też, była Ada i razem w studio po prostu jeździliśmy cyklicznie, zamykaliśmy się tam, tworzyliśmy, wyjeżdżaliśmy, były przemyślenia, później znowu powrót. No po prostu to był taki mechanizm, którego ja nie byłem w stanie zatrzymać,
I czasami było tego aż tak... To było takie intensywne, że potrzebowaliśmy odpoczynku po tym czasie. Mhm. W ogóle sama płyta, już wcześniej wspominałem, że jest taka matowa, taka chromatyczna, nie świeci się, jest cała czarna, w środku też jest dużo czerni, są super zdjęcia. W ogóle są dwie warstwy jakby graficzne, bo tutaj jest ta, która symbolizuje właśnie nadwiślański mrok jako okładka, czyli moja postać naga i nad Wisłą, co jest bardzo ważne, ale w środku są takie zdjęcia bardziej dokumentalne, historyczne, okresu tworzenia teledysku do Warszawianki. Mhm. I to są już bardziej prywatne zdjęcia i ukazujące mnie w takiej sferze o wiele bardziej... że tak powiem, tylko ci, którzy mnie znają, wiedzą, o co chodzi. Okay. O, może tak. W sensie bardzo to jest przyjacielska sytuacja. Mm-hmm. Prywatna. Tak, i na ostatniej stronie płyty jest też jakby wymowny znak twój. I w wymownej pozie, i w super stroju. No bo taki on jest stricte pokojowy. Ja widziałem, że ty dzisiaj w takiej kurteczce nawet przyszedłeś. Ja chciałem też w niej przyjść, ale... A też masz taką? Też mam taką. Też jesteś Team Srebro? Może Team Srebro się powiększa. Już mam Mary, Misia jest po prostu... Zawsze była srebrem. No tak. I kryształami. Tak, no wymowny znak to jest znak wolności. No, no właśnie. I ja jestem hipisem i dla mnie wolność jest niezwykle ważna. Walczę o nią od samego początku, odkąd jestem i nie przestanę o nią walczyć, dlatego że i wolność w wyrażaniu siebie, i wolność słowa, i wolność taka wewnętrzna, poczucie wewnętrznej wolności jest tak bardzo ważna. Mam wrażenie, że tak niewielu ludzi potrafi ją dotknąć, zrozumieć, dlatego że cały czas jest jakaś rama, w której oni muszą się mieścić, z której oni nie mogą wyjść. I ja też bardzo długo do tego dochodziłem, żeby poczuć tę wolność. I to jest wolność. Cofnijmy się tutaj do początku, do pierwszej strony. Tutaj widać też żyłę. To jest Wisła. To jest tak, Wisła. To jest Wisła. Boże, ja skojarzyłem taki mały odcień po prostu na twojej sylwetce czerwonej, jakby to była... Żyła ziemi tak naprawdę. No tak, no masz rację. Ale jest to rzut Wisły, no nieprzypadkowo zresztą, nad Wiślańskim Rok. I tak, to jest taki ukłon i w stronę miejsca, w którym żyjemy, bo uważam, że jest piękne, i w stronę Warszawy, która jest wspaniałym miastem, które potrafi pożreć człowieka, wypluć i zniszczyć, ale też potrafi mu dać bardzo dużo jakiejś refleksji i przyjemności z życia. Mhm. I myślę, że właśnie to też jest fajny dodatek i myślę, że warto też na niego spojrzeć pod innym kątem. Ja, no, tak, każdy będzie to interpretował po swojemu, ale tak, to jest Wisła. Tak. Michał, bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że dzisiaj się tutaj pojawiłeś, że mogłeś z tobą porozmawiać. Dziękuję za ten album i cieszę się, że miałeś odwagę zrobić tą woltę artystyczną. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać raz jeszcze. Dziękuję. I gratuluję, bo to naprawdę sukces. Yeah.